Witam Państwa pięknie, tym razem z Centrum Świętego Jana. Kolejne spotkanie z Gdańskim Festiwalem Muzycznym. Spotkanie, jak wszystkie poprzednie, jeszcze bez udziału publiczności, ale jak już to powtarzałem nieraz, mamy to szczęście, że dwa ostatnie koncerty festiwalu, koncert, który odbędzie się 22 maja właśnie w tym przepięknym wnętrzu, a także koncert finałowy w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, to już koncerty z udziałem Państwa. Będziemy mogli się spotkać osobiście. Festiwal realizowany jest w niełatwych warunkach, ale jest to możliwe dzięki hojności naszych mecenasów. Głównym mecenasem Gdańskiego Festiwalu Muzycznego jest miasto Gdańsk. W gronie mecenasów są również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także Samorząd Województwa Pomorskiego. Mamy wspaniałych sponsorów. Głównym sponsorem Gdańskiego Festiwalu Muzycznego jest Energa z grupy Orlen. Partnerem totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, a także Robyk i BMG Goworowski. Dziś koncert muzyki gdańskiej, koncert niezwykły. Kapela Gadanensis, którą Państwo widzą, wystąpi pod batutą znakomitej artystki. Właściwie można powiedzieć, że to jest legenda żeńskiej batuty w Polsce i chyba nie tylko. Agnieszka Franków-Żelazny. W pierwszej części słuchamy utworów a cappella, natomiast w drugiej będzie również zespół instrumentalny kapeli Gadanensis, który dzisiaj jest to tradycja Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Grać będzie oczywiście na instrumentach z epoki, instrumentach historycznych, na strunach flakowych. Także wszystko będzie zgodnie z tym, jak kiedyś przed wiekami bywało. A ponieważ jest to koncert muzyki gdańskiej, rozpoczynamy od postaci niezwykłej. To Franciscus de Rivulo. Ale może lepiej powiedzieć, że pierwsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1560 i w rachunkach Kościoła Najświętszej Marii Panny określono go jako Francisco de Mcanter. Wiemy także, że za swoją pracę otrzymywał roczne wynagrodzenie w wysokości 200 marek. Był pierwszym kapelmistrzem Kościoła Najświętszej Marii Panny, pisał wspaniałe motety, zresztą przyznam, że moje pierwsze spotkanie przed laty z kapelą Gadanensis to było spotkanie z niezwykłym dziełem, a jest to motet Ovos Omnes qui transitis. To dzieło także zabrzmi w tej części, ale wcześniej usłyszymy Jubilate Deo, Vias Tuas, Delectare in Domino, Heu Mihi Domine, właśnie Ovos Omnes, Tota Pulchra Es Amica Mea i na zakończenie tej części Laudamus Dominus. Franciscus de Rivulo, opracowanie Romuald Szyszko, przed Państwem kapela Gadanensis, Agnieszka Franków-Żelazny.
Thank you.
Pierwsza wzmianka, jak już wspominałem, Franciscus de Rivulo, to rok 1560. Prestiżowe stanowisko kapelmistrza miejskiego wiązało się oczywiście ze stanowiskiem kapelmistrza Kościoła Najświętszej Marii Panny i myślę, że po wysłuchaniu tych motetów wspaniałych tego mistrza możemy śmiało powiedzieć, że właściwie wysłuchaliśmy motetów pierwszego kapelmistrza kapeli Gadanensis, bo właśnie kapela Gadanensis jest kontynuatorem tych tradycji. Mniej więcej 100 lat później urodził się kolejny kapelmistrz gdański, Johann Valenty Meder. Rivulo przybył z Niderlandów, Meder przybył z Niemiec. Właściwie odbył całą wędrówkę po Europie, takie to były czasy. Działał trochę w Eisenach, działał trochę w Hamburgu. W Gdańsku działał i był kapelmistrzem do roku 1689. Ostatnie lata swojego życia spędził w Rydze. Za moment jeden z najsłynniejszych utworów Medera, kompozycja instrumentalna Der polnische Pracher. Tłumaczenia są różne, my to tłumaczymy jako polski grajek wędrowny. Kapela Gadanensis, tym razem w wersji instrumentalnej. Thank you.
Jan Walenty Meder i Der Polnische Pracher. I zespół instrumentalny kapeli Gadanensis, grający, jak już mówiłem, na instrumentach historycznych, na naturalnych strunach, stąd to strojenie. Jak słyszałem, jak zespół się stroił, to przypomniała mi się taka recenzja, która ukazała się przed laty jakiegoś bardzo mądrego krytyka, znawcy przedmiotu, który stwierdził, a był to koncert muzyki barokowej z orkiestrą barokową, zresztą znakomitą, że zespół chyba jednak nie był najlepszy, bo bardzo często musiał się stroić. Ten zespół też się będzie często musiał stroić, bo struny jelitowe tego zwyczajnie wymagają. W drugiej części, bo to będzie właściwie, można powiedzieć, druga część dzisiejszego koncertu, usłyszymy muzykę przedstawicieli dużych rodów muzycznych, które w Gdańsku działały. No i będzie to również muzyka, która pokaże, że Gdańsk był zawsze miastem otwartym, tu ścierały się różnorakie style, różnorakie tendencje i tak jest do dnia dzisiejszego. Pierwsza rodzina to rodzina Freislichów. Pierwszym kompozytorem, którego utwór usłyszymy, a będzie to Vanitas Vanitatum, przepraszam, będzie to psalm setny Johanna Baltazara Christiana Freislicha. On był również kapelmistrzem miejskim, był także kapelmistrzem kościoła Najświętszej Marii Panny i był przyrodnim bratem innego artysty, po którym pozostało tylko jedno dzieło, które zabrzmi na zakończenie dzisiejszego koncertu. Ale w tym psalmie Freislicha usłyszymy solistów. Pojawi się wywodząca się z kapeli Gadanensis, w tej chwili śpiewająca na całym świecie, Agnieszka Tomaszewska, sopran, a także Karolina Borowczyk, alt. Natomiast Vanitas Vanitatum to dzieło Kaspara Förstera, także kapelmistrza miejskiego, także kapelmistrza Kościoła Najświętszej Marii Panny i również przedstawiciela rodu muzycznego. Zatem nie tylko rodzina Bachów, nie tylko rodzina Kuperenów, ale również w Gdańsku rodzina Freislichów, Försterów stanowiły o muzyce tego okresu. Tutaj także soliści, narrator Klaudia Trzasko, sopranistka, bogacz Bartosz Jankowski, tenor i Abraham, bas Adam Okrój. I na zakończenie dzieło, które staramy się na tych koncertach, które nazywamy Dawne Brzmienia Gdańskie, pokazywać co jakiś czas. Jest to jedyne dzieło zachowane kompozytora, który właśnie pochodzi z rodziny Freislichów. Jest to Maximilian Dietrich Freislich. Jest to słynny Dixit Dominus, a nomen omen warto dodać, że Maximilian Dietrich Freislich był uczniem Johanna Valentina Medera. Tutaj także soliści Joanna Sperska, sopran, Karolina Borowczyk, alt i Bartosz Jankowski, tenor. Zatem przedstawiciele dwóch wielkich muzycznych rodów, które tworzyły stanowiska kapelmistrzów Rady Miasta Gdańska i Kościoła Najświętszej Marii Panny. Kapela Gadanensis, soliści i Agnieszka Franków-Żelazny. Thank you.
Thank you.
Et profetas laudia, si noisen et profetas laudiant neque, si quis ex mortuis resurrexit. Thank you.
Dixie, 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 Dix
Thank you.